Za nami spotkanie biskupa Andrzeja Jerza oraz jego biskupów pomocniczych z osobami konsekrowanymi. Przyjechali księża i siostry zakonne z całej diecezji. Wspólnoty, które mają ważną rolę w diecezji, mówimy tutaj o osobach konsekrowanych i członkach stowarzyszeń różnych ruchów katolickich, mogą wyrazić nie tylko życzenia, ale także chwilę porozmawiać z biskupem diecezjalnym, a ja mogę wyrazić im wdzięczność w tych życzeniach i oczywiście zachęcić, abyśmy w tej wspólnej rodzinie, jaką jest diecezja, dążyli drogą Ewangelii ku Bogu i ku człowiekowi. Jest jeden dzień taki w roku, kiedy można przyjechać nie z obowiązku, kiedy można przyjechać z swojej własnej woli i to jest dzień taki bardzo ludzki, bo to jest dzień składania życzeń. Można podziękować, można chwileczkę porozmawiać, ale przede wszystkim pokazać też i to, że zależy nam na obecności biskupa, ale zależy nam też i na tym, że wtedy, kiedy nie trzeba, żeby być z biskupem. To chcemy właśnie wyrazić. To jest takie spotkanie po prostu zwykłych życzeń, normalnych życzeń. Kawałek białego opłatka, który łamiemy między sobą, po prostu pokazuje tę perspektywę człowieczeństwa. Ona jest bardzo ważna, pracy duszpasterskiej, nie wolno o niej zapominać. Biskupi, siostry i księża połamali się tradycyjnym opłatkiem.